Dlaczego ten Krzysztof Markowski, on kłamie, że ty jego tam jakiś obraz, że okradłeś? Nie, że to... obraz ma. A on to specjalnie powiedział. No ale to takie rzeczy, to niesmaczne, żeby on powiedział mówić. Powiedział specjalnie, bo mnie lubi, dlatego. No, no ciebie lubi, ale to nie są ja żarty, ja go nie lubię, powiedziałem, nie kocham go, nie lubię go. Jak nie wzywał policji, nie było protokołu, nie, to potem nie pierwszy. Nie wzywał, bo straszył mnie. A jak będzie chciał dać mi buzi, to mu wyjebie, na pewno. Nic nie rób, on potem cię do sądu poda i a to nie ma, wiesz. A mam je całować? Nie, nie całuję swoją dzitkę. I wiesz, co robi wywodka Zośka? Jak ktoś ją bije, to ona udaje, że otrzymuje ciosy, bo gdyby ona zaatakowała, to do sądu ona przegrywa. Co ja mam z nim zrobić? Ja już głowę mam już po prostu... Nie wiem, jak to powiedzieć. Na głowę czego mam wielką, żeby po prostu... Jakbym zapomniał o tym Krzysztofie, to by było co innego. Co można zrobić? Co można zrobić? Ja mu dam to, co jesteśmy kolegami. Ja też mam kolegów. Ale nie starszy. Ja powiedziałem mu takie coś. Czym normalnie niech ci oddaje, to i koniec i tam nie. Ale ja pisałem do Pawła, żeby przyszedł, a Krzysiek takie coś powiedział. Jak ty go tu spróbuję przyjść, to ja kolegu, po kolegu zadzwonię. Takie coś za mnie powiedział. Bo już miał telefon, to odzwoni się. A ja specjalnie wyszłam. Tylko w Krzyszko. Ja mam. I jeszcze o mało zostawiłem na schodach. To chyba jeszcze mało zostawiłem. Ja mam. Ja mam. Samych. Pojdziemy jak klasy. Tak. No ja już zjadłam kurczaki, ale coś tu jeszcze na szczęście zostało. No. Na szczęście coś jeszcze zostało. Odważ się? Na razie nie muszę. Zrobiłem tak, żeby nikt mnie nadarł, bo potem mnie boli to. Wiecie, co pan zapłaciła? Nie wiem. Co to coś? Aha. A to mało jeszcze. Ale dwie się to dużo. Co za, wiesz, maksymalnie? No bo nie chcę mać. Nie wiem, chciałem sobie kurtkę to nosisz? No. Co by coś? Ta duchka? Ta czarna? Ty wziąłeś? No. Ty samot. Co 8000. Czerwone skrótami? Ty, dzisiaj byłem u niego, by sam mi powiedział, że koledze pożyczył 50 zł, a mi nawet nie miał kasy. Świna jedna. A koledze ta pożyczy, a ja to co, nie? Dziwko jego, no. Właśnie. Powiedział, że jestem jebnięty, a ja powiedziałam, a ty jesteś pojebany, o. Nie mów tak brzydko, kurczaczku. Ale on mi wyzywa. A więc powiedziała Ewa mi, że no. On jest jebnięty, a nie ja. No. I powiedziała mi, że ona mu najebie. I dobrze zrobiła, powiedziała. Wybacz, co bym od tego, bo ona dobrze powiedziała, że tak zrobi. Mam mieć nauczkę on. Ja się boję go uderzyć. Co my za to masz karty. Ale nie jestem w tym dobry. Mówi się, proszę, a nie masz. No. Jak będą jakieś tam zdjęcia, czy co, to nie kasuj. Dobra. Potem prześlę. No. Ja wolę motor, bo na razie tak telefon, nie mogę telefonu teraz mieć. Jak zdjęcia czy coś ładnego, to wiesz, bo tak to dobra. Możesz kasować. A wiesz, że ja z tej karty pin odblokowałem? Odblokowałem pin, włączyłem. Tak? Nie ma pinu już w telefonie, a był, ale nie ma już. Jaki? A u ciebie nie można włączyć pinu odblokować, a w tym było można. Pin odblokowałem i nie ma pinu. Ja mam tak trzy. Tak mogę, tak? No. Mogę tak go robić i mam odblokowane. Ale to daj go na chwilę sprawdzę w ustawieniach. Nie. No proszę. Zachowuj się z Krzysztofem. To nie jest, działa już? To nie jest inny, to jest jego. Ale tamten czarny już działa? Działa, tylko jest wyłączony.
Patrz, to jest wolny. I no, bo mi dużo baterii się schodzi na nim. A jak Paweł mama lubi tego kurczaczka? Lupę? Nie mów w domu tak. Cicho, no jak rzecz nie mówię. Lupę, a tego Krzysztofa? No. Pani człopek. Pój pani. No ale to trzeba na policję, żeby dzwoniła. Skarżyła się. Powiedziała, żeby ta sprawa, co zgłosił na komisariat, żeby poszła do sądu. No. Bo to ja jutro wysyłam te listy, bo dzisiaj, że nie mogę. I na e-mailu pośle też, to nie jest takie, że to stanęło. To gdzieś musi być. Nie ma ci. Dzisiaj teraz, jak jeszcze mi się tutaj w domu było, w radiu Talk FM było o niepełnosprawnych, że... Ty wiesz, co powiedzieli w radiu? Że wszelkie osoby niepełnosprawne, tam gdzie chcą mieszkać, tam mają mieszkać. Na śpi? Nie chcą. A tu weź odblokuj. Nie chcą. Nie tam, tylko puka. A to pin trzeba, czy puk? Pin prosi. Pin prosił. Tylko co umowy mieć. Ja odblokowałem kartę, a karta z umowy jest moja karta. Odblokowałem. Nie. No to chcesz mieć problem. Ty, a jak jest karta na umowę, to można kartę telefonu odblokować, czy nie? Karta na co? Jak jest na umowę? Karty numer już nie. Musisz do 2 lat płacić za kartę. A ja kartę odblokowałem w telefonie. Jak jest na PIN odblokowałem, jak jest na umowę. Ale na inny się wpinuje telefon. Karty numer już jest na wieku panu, na 2 lata. Ale karta nie jest zablokowana. No nie jest, ale oni liczą tę kartę, że ją masz. No chyba, że możesz ją blokować, możesz ją przecież. Ale ona jest zarejestrowana. No, tam jakie sieci jesteś? Orange. Pójdziemy do Orange jutro. Zapytamy się o to, dobra? Jak powiedzą, że możesz odblokować kartę, to czyli bez problemu byśmy. Albo ty im powiesz, jak oni to zrobią. Bo jeszcze źle zrobią. Chcesz posłałem ten... Tą... Ale on prosi PIN, nie PUK. On PIN prosił, a nie PUK. Widziałem. I mnie tak samo PIN prosił. Tak, PIN to łatwiejszy. On lepiej to zrobił. Nie? Ale jak długo ci kartę, to nic to nie da. Ale przynajmniej, wiesz co, to mi nie będziesz musiał, jak walisz na telefon, to nie musiał PIN wpisywać. Właśnie. Na początku. Zainstalowałeś tą kartę? Jaką? Gdzie? Telefon, tylko było formatowanie telefon, tylko mi się ten... No to mam tą kartę. Będziemy sprawdzić. Bo jak powiedziałem wyraźnie, ja na starej karcie nie chcę abonamentu mieć, wolę na nowej. Bo na starej karcie za chwilę mam za chwilę... Karta to nie ma nic wspólnego z abonamentem. Karta to jest miejsce do zapisywania pamięci. Ale chodzi o PIN. Ale ciekawe. No PIN, ale ty mówisz o karcie SIM, a ja mówię o karcie pamięci. Aha, a ciekawe jak tą kartę pan SIM odblokowałem, ciekawe jak zauważyłem, ciekawe... Radio Concita, proszę państwa. Trzymać, że tak powiem, bez żadnego stan sprzętu, a ty sobie po niej zasuwasz. Nie ma tu żadnej magii, nie ma tu żadnych prawosławnych. Święto Moherowych dzisiaj na krakowskim przedmieściu i kwita. A to można mi było, a skoro też... Głowa cię boli? Nie, noga gorąca mi się zrobiła. A może być zakażenie? Tylko stłuczone. Tak, czerwone się zrobiło. Różowe. Miałem takie same. Jakbyś miał palca, Płatę okres, jeszcze o trosze. Jakbyś był złamany, no. To byś nie mógł ruszać. Tak zrobiłem, bo jak ktoś mnie na terenie, to ja wyjebię komuś. Złamanie, to byś nie mógł ruszać. Płatę, noką. Ja bym na razie może sandały noszę, bo buta nie włożę teraz. No, radio Concita, najpowietrze ssaskie. Ale wczoraj była jazda z autobusem.
Działa? Tak, nie, spojrzę co tak muszę. A wy nie ruszaj go, bo nie jest synoko. Ale dotykam go tam, gdzie nie ma. Ja to robię na to. Ciekawe, ciekawe, co jutro będzie z tym żarkiem. No, ciekawe. Na pan, na konny pić poszczą. Zobaczymy. Albo dadzą mu... O, oko. Nie, może dadzą mu... Dom, bo to się... Oproszę. Tą kartę na wypustkę. Na ileś parę godzin, żeby się do domu poszło. Nie. Albo będzie miał, albo będzie miał przeznaczone do tego. A to jak tak usiadł? Właśnie, to wtedy będzie mógł wyjść na wolę, że kiedy nie adwokata będzie miał. To tak. To wtedy adwokat informuje policję wtedy. Wtedy oni będą wiedzieć, no, co on wyprawia. Wtedy nikt się nie będzie bał się z dzieci, nie? Bo będzie adwokata, no nie? A że ma adwokata, to już wtedy jest poważne. Bo informuje policję, co on robi. Właśnie. Znaczy, ja mam tam komplet prostyka i pójdę. Trzy. Jak on miał pinocze. A, tu masz wieśkowi. No i to masz wieśkowi na temat tego telefonu, co znamy. Tylko dwa podpisy miałeś i dużo kartek. Co? Na T-Mobile. Chodzi o ten telefon, co kupowałem z Saturna. No. Jak on ci się zepsuje, to ty mi dasz go poza sobą na naprawę, bo on ci go nie przyjmą. Karta jest na mnie zapisana. Jest. Wiesz? No. Ale na szczęście, że chodzisz na 4 lata masz telefon gwarancyjny. Czy dużo to jest? Dobrze. Tylko on nam pnosi odmuchę, to tu się... Nie. Ile? Co dwa? Nie. I ty trzymaj te telefony teraz. On wczoraj kazał pisać mi podpisem, pisał. Nie ręka paliło, a my kupiliśmy. Kto? Kto kopka? Rokietki, którą mi kazał podpisać, ale mi już nie ręka paliło. Pisał, ale krzywo zjechałem. Z względami. Raz się pomyliłam, to poprawię. No właśnie. Potrzebuję potwar. Potwaru nie mam. Nikt potwaru nie da mi, bo nie mam. Ja ci dam. Masz, jedz. A ten... Chyba, masz takie, co po części. A on do mnie powiedział, Krzysiek, że mi potwar mi da. A powiedział, że mi nie da, bo go nie stać. Tylko nie da. Przecież to sam położyłeś portfel taki. Ale on jest zepsuty. No co jest zepsuty? A ja chcę mieć nowy. Na to co? 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 Ja ci dam portfel. Zaliłeś? No, to, ale pomieszaj sobie. Nie czuję. Nie czuję? No to mieszaj. Starczy. Nie starczy, tylko jest. No. Nie saj teraz. Nie, nie. On nie chce, bo on już ma posolone. Nie, nie. Miał problemy z pokiem. Co to? Się oglądamy co? Jaki choreb? Nie. O czym to? O znaczenie. O ośmiela się do mnie dzwonić. Zobacz. Ciężko.
On powiedział, że bez niego nie mogę żyć. Jebnięty. Gdzie tam jest napisane? Nie ma... Nie, to moja sekretarka pisze, ale już umarła, ale jeszcze ostatnią ręką napisała. Zmian w dywne, to potem mu napiszę. Piotr ma lat, ma 20, a ja mam 21. Jaki Piotr? Zobacz, żyje. No ale chyba do Piotra nie jest, tylko dzisiaj do tego Pawła jedziesz. Gdzie ten Paweł jest? Halo, jesteś? Ja mówię o Piotrze, co mieszka za Warszawą. Nie, ja wiem, że to ty masz tam nie jednego Piotra. Unę jest, ale powiedział, żeby to krzyż do tego debila, żeby nie jechał. Tak. Krzyśka? Tak. To policja powiedziała? Nie, żeby nie to tego powiedziałem, żeby po kule to nie jechał. Ty powiedziałeś? Tak. No pewnie, że nie. Już teraz nie jedź. Byłeś parę razy po odbiór telefonu. Ja mu napisałam już dzisiaj. Już posło. Mamy plan inny. Wiesz jak to, nie? Ja mówię o czym innym. Każdy ma swój plan, kurczaczku. Jedz, kochanie. No to do szpitala idę. To co? No powiedz mu, po co. Krew? Tak. Nie, te badania muszą być... Daruj ja, sobie, osłabnij, ty nie możesz, bo ty masz za mało siły, dziecko. Ja zdarzałem daruj, przeżyj sobie sam. Bo ja muszę a będziesz miał korzyści? Nie. Ale drugi, trzeci raz, że książeczkę muszę sobie wyrobić. Nie książeczkę, tylko pójdziesz do WW, trzeba 10 zł i zarobić legitymację. Mówię o szpitalu. No. No to masz, co jesteś. Jesteś zdrowy. Jestem dawcą krwi. No ale nie, to trzeba mieć dużo dać tej krwi, żeby było ja bilet na darmo. Ja daję, ale w Bydgoszczy nie poszedł trzeci raz. Dlatego muszę iść... Na te czekolady tylko coś. 8 czekolad, batonika i... Dziecko, ty będziesz słaby, ty jesteś chory w ogóle, słabowity jesteś, daruj sobie. On będzie mnie trzymał. Nie trzymał, tylko potem możesz osłabnąć. Nie, bo ja z tym idę. On jest ze mną, nie? To się nie upieraj, jak ci mówię, to się nie upieraj. Słuchaj, ucham, a nie brzuchem. Nie?
A może do Paryża? Do Gdyni? Do Paryża? Mam 1000 złotych. I to tam do Gdyni pojedzie? Żartuję. Nie wiem. Nie wiem, co mam robić. Jakby oddał mi 500 złotych, to bym pojechał. Co to jest? Ale dziwne, że on nie rozumie. Potem jak chwycą go sądy, to on z tego już nie wyjdzie, bo to będzie go tak ciągać 2 lata. Żelewski też mówił, pierdolnięty są ludzie, to ja tak samo. A Żelewski myślał, że to są żarty i go w końcu pochwycili. Ty myślałeś, że co? Mówiłam ci, że do dzieci, co mają mniej jak 18 lat, nie ma co. Jakiś przejeb, który ma czy nasza zatrzymana kosa, ja pójdziemy go spierdolić. No bo dzieci, wiesz, uciekają od mamy, od taty i myślą, że im wszystko wolno. Ale nie rozumieją, że mogą komuś popsuć życie, tak jak Zeleckiemu. Mogą popsuć i popsuli. 10 lat i wiedzą, że go mogą zabić. Tam? 12 lat. Mam to w dupie. 12 lat. No tak powiedział. To nie twój kolega jest. Podali? Samy z plecatem powiedział się, to on. On to by grozi mu 12 lat. A grozi, to może dostać 8. Będzie na wolność, to jeszcze raz do dzieci wstąpi. No, zapomnij tego Zaleckiego, bo 12 lat to jest całe życie. Dla kota to jest całe życie. I tę kocicą ja żyję tylko 12 lat. 12 lat tak mówię. Już nie będę żyła, będę w trudnym niebie. A moja umowa będzie spłacona przez 2 lata, to jeszcze 12 lat. Ale ty, Paweł, musisz, bo ja mu zapłacę te 30-40, ty też musisz połowę płacić. Nie, mówiłam mu wszystko. No, na papołowie my jemu płacimy. A ty musisz szukać pracy. To? No ty. No wiem o tym, bo ja nie wyrobię się z tym. Tylko będę miał, jak będzie, że spłata będzie, jak to się mówi, po terminie i jeszcze będę karę płacić. No? A ja nie karę płacić, bo karę wynosi 800 zł. Masz, sobie zapisz te 2 filmy, zaraz mi oddasz tą kartkę i tutaj powiedz, proszę pani, ja chcę w filmach grać. I epizody różne, ten i ona cię zatrudni. Dostaniesz 100 zł dziennie, jedzenie i może nawet być dużo więcej. Może? Może. Może być dużo więcej, bo to jak epizody to 100, tam jest jedzenie na planie. Tylko jak się umawiać, to trzeba być punktualny. Wiem o tym. Szkoda, jest punktualnie, muszę być. Zawsze. Mój wujek pracował w Tyrwach. No. Mój wujek. A
to będę dzwonił tam. Już to spisałeś? Ja to bym zdjęcie zrobił. O no nie, taki mądry. Trzeba spisać od razu do zarejestracji. A nie może zdjęcia zrobić? Może. Ty musisz sobie kupić te pochewki do tych dwóch telefonów. Ten Krzysztof ma jeden pokłada w głowie. Dobrze, że... To chodzi, ja śpię, dzwoni. Ale gdzie ty śpiałeś u niego dzisiaj? Tak. I śpiłam ma dostać, jak będę ten dom mi dobrać. Dzwoni ty u Pawła spałeś, to tak. Chciałeś spać jeszcze? Dzwoni do mnie, wyzwania do mnie. Jak umysł spał, no. To Krzysztof odpadł ten... Tak? Nie, ludzie jeszcze kurwa śpią, a on nie będę nic dzwonił. Ja bym mówił kurwa. To już do niego nie jeździ, bo już jego to policja by się pytała. Ja nie jestem. Jesteś z nim po rozwodzie i tak mów. A jak będzie do mnie wyzwanie na okrągło? To ty mów, jesteśmy po rozwodzie i to jest warunek, że jest sprawa w sądzie. On w końcu to zrobił. On tam będzie tylko coś. Mam na siebie 500 złotych. Kurwa są mów też. Albo ma, albo nie ma. Ale ma na uczkę, że wyrodzą w szpitalu. Bo to szpital. A w którym szpitalu? Nie wiem. Byle na pisała. Szpital, policja będzie dzwoniła i będą osiągnąć. Mogę sprawdzić. Zypnięty. Na tylko... Na Kolsko. Morsko. Dobrze mu tak jest. No. Życzyłem mu śmierć. Tam nie gadaj, tam mnie nie cukaj, go robisz bądź, poskarży do sądu, że go pisze. Jak można, powiedz, telefon wziąć twój do naprawy, do serwisu, czy to jest twój telefon? Nie, ten telefon nie opisuje. To był dla niego na orędzie. No to tym bardziej. Coś z tym telefonem ma się dziać. Proszę oddać. Jest on otwarty. Co? On miał iść do serwisu, ale on nie pójdzie, bo nie chce. Bo powiedział, że mam iść. No to ty idź. Nie pójdę, bo znowu będzie się na myśli. Ale jak go ci on wtedy odda, no. Dzisiaj lato, się lato w kaciach. Możemy zrobić tak, że w serwisie pójdziecie, weźmiemy policję i on odbierze go wyciągnie. Tak, mogę być tak. On na gazie jeszcze rozpiętą koszulkę. Może być tak. Myślałem, że tylko... Ty w ogóle sam nie myślisz o tym swoim telefonie. No koszulce, co to na koszulkę? To na koszulkę. Byłeś na tym torcie? Ale mówili, że jechali tam 141, że byli na torcie. Było dużo torcie. A ty nie poszedłeś czemu? Bo Wiesław Gomułka nie żyje, a ja jestem jego żoną, nie mam czasu. A my też czasu nie mamy. My nie musimy stąd tu, nie chcę być gruby. Dobrze, że wspólnie się miesza się, a jeszcze mi tu tor brakuje, nie? No, ja muszę być tak, jak to jest moja papa. Tu dla ciebie herbata się zrobiła. A ja właśnie piję różna. Tak? No i dobrze. Alleluja! Alleluja! Idziesz gdzieś dzisiaj? No, jadę jeszcze do Śródmieścia i zaraz wracam. A to co? A tak sobie. O 19, nie? Która zarobi? A widać się. To jedziemy już tam, jedziesz do domu, tak? My jedziemy się przyjechać gdzieś jeszcze. Gdzie? Gdzieś, daleko. No bo ja idę tutaj do Śródmieścia, jadę i tak. Co daleko? Co on robi, kupę? Nie. Odpłonę. Łatwy. Tak, także proszę państwa. Zgoda, ta południowa trasa była i krótsza, i bezpieczniejsza. No a inne już były warunki, prawda? To już była połowa 44. No się pierwszy most to noc z 15 na 16 kwietnia 44 roku. Trzeba tak gospodarzyć, żeby ludzie chcieli być u siebie. Tak jak i w Polsce, tak?
żeby chcieli być, żeby nie wyjeżdżali za chlebem, żeby nie porzucali. Tak, a stąd jadą, bo dzisiaj już na chełmskiej rechodówki tak. Już jechały za chlebem na Amerykę. A czy na chełmskiej jest poczta? Wróćmy nie, tam blisko jest przystanek. Na chełmskiej? A nie wiem, poczta, to się znajdzie. Właśnie tym wszystkim, którzy myślą o tym. Jak to na poczcie? Nie, bo Adol jest, jak on jest Tomaszowi nie Kurirowi nie otworzy drzwi no. Z tym laptopem, to wtedy trzeba iść na pocztę. Pana Boga. No to lepiej, żeby otworzył drzwi. Wszystkim, ale on nie otworzy właśnie drzwi, bo myślę, że ja jestem. Urządzają też pielgrzymkę do Częstochowy. To i tak będzie. To jest mogą go na ulicy. Teraz z papieżem, na ulicy to się robią. Ta pieśń. I tym, którzy organizują spotkania z młodymi. Tylko ty, jak policja będzie, to ty tylko nie powiedz, że ty mu pożyczasz. Bo to dawno zamknięty temat jest. Ale żeby z mojej zgody trochę serdecznie. To właśnie, jak pan wspominał, lądowisko Bąk pod Bełżycami blisko Lublina. Dwa następne to już był rejon Tarnowa. Było to właściwie polowe lotnisko Luftwaffe, które nieużywane, opuszczone. Dowództwo Armii Krajowej uznało, że tam to będzie dogodne i znakomite miejsce do realizacji operacji Most 2 i potem Most 3. I trzeba powiedzieć, że tutaj trochę mieliśmy sporo szczęścia, bo na przykład przy okazji operacji Most 3, o którym będzie mowa, przed wyczekiwanym samolotem wylądowały na tym polowym lotnisku dwa rozpoznawcze sztorchy niemieckie. Czyli bociany samolot słynny między innymi z operacji uwolnienia Mussoliniego. Dokładnie. Z Gran Sasso we Włoszech. Dokładnie. Bo tam najpierw spadochroniarze, żeby było cicho na tych szybowcach, wylądowali, opanowali hotel i miejsce, a potem właśnie sztorchem został zabrany. Właśnie, istniała obawa, że one odleciały, co prawda, że znowu się pojawią i to skomplikuje. No ale na szczęście to był tylko taki incydent, prawda? I to lądowisko, czy polowe lotnisko wykorzystywano. Trzeba powiedzieć, że tu były bardzo określone warunki techniczne, które Brytyjczycy określili, jeśli idzie o możliwość przeprowadzenia takiej operacji. Lądowisko musiało mieć rozmiary około 1 kilometra wzdłuż i wszerz, bo zależało oczywiście od kierunku wiatru, w którą stronę startujemy i lądujemy. Musiało być odpowiednio oznaczone, to już nie ogniska, tak jak przy zrzutach, ale to były lampy naftowe rozstawione co ileś metrów, prawda, oznaczone to lądowisko. Zielone światła, które wskazywały kierunek lądowania, czerwone zupełnie odwrotny, wcześniejsze jeszcze inne, prawda. Cała operacja wymagała pewnych logistycznych, dobrych przygotowań. Całością dowodził tak zwany oficer startowy, wyznaczony przez dowództwo Armii Krajowej. Miał do dyspozycji grupę ochronną i tą, która miała zrealizować zadania związane z przyjęciem samolotu i jego odprawieniem, prawda, i tak dalej. A więc wymagało to sprawnego działania i okazało się, że znakomicie to działanie Polacy potrafili przeprowadzić. No i tak oto dochodzimy do tego mostu trzeciego, który jest ważny nie tylko z punktu widzenia tych rzeczy, o których już zdążyliśmy powiedzieć, czyli przywiezienia ważnych ludzi, odebrania ważnych ludzi, korespondencji, ale przede wszystkim dlatego, że samolot, który przyleciał, miał zabrać fragmenty, kawałki, dokumentacje plus ludzi, którzy się na tym znali, słynnej rakiety balistycznej V2. Ale o szczegółach już tego zdarzenia opowiemy za chwilkę po informacjach. Historie Polski. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz w Saturnie za jedyne 1569 zł możesz mieć laptop Lenovo z procesorem Intel Core i3 wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym HP. Sprawdź w sklepie lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wrzuć na siebie luz. Już jutro w Lidlu znajdziesz bluzy i spodnie w ponad 30 wzorach. Dresowe spodnie damskie lub męskie. Tylko 29,99. Tak, 29,99. A do tego przyjemnie miękka, rozpinana bluza dla niej lub dla niego. Jedynie 39,99. Tylko 39,99 za bluzę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Diagnoza to był dla mnie szok.
To naprawdę zabrzmiało jak wyrok, ale wiedziałam, że nie mogę się poddać, że muszę robić wszystko, żeby ta choroba nie zwyciężyła. Wiem, że są nowe rozwiązania i nowe metody leczenia, które dają chorym szansę na normalne funkcjonowanie. Ja nie mogę się poddać. Ja mam dla kogo żyć. SM. Walcz o siebie. Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Odpowiednio podjęta terapia to szansa na normalne życie. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sergiusz Piotrkowski, napastnikiem, który zabił dziś kobietę maczetą i ranił dwóch innych ludzi w Niemczech, okazał się 21-letni uchodźca syryjski, poinformował rzecznik policji. Do ataku doszło w Reutlingen, niedaleko Stuttgartu, na południowym zachodzie kraju. Syryjczyk wystąpił w Niemczech o azyl. W przeszłości był zamieszany w incydenty, w których inni ludzie odnieśli obrażenia. W Turcji zatrzymano kluczowego współpracownika muzułmańskiego duchownego Fethullaha Gülen'a, którego władze w Ankarze oskarżają o przygotowanie niedawnej, nieudanej próby wojskowego zamachu stanu, poinformowała agencja Reuters, powołując się na źródła w urzędzie prezydenta. Według anonimowego urzędnika zatrzymany Halis Halidży, określany jako prawa ręka Gülen'a, miał przedostać się do Turcji dwa dni przed nieudanym puczem. Zatrzymano go w prowincji Trabzon na północy kraju. Międzynarodowa Federacja Tenisowa zdecydowała o dopuszczeniu do turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro wszystkich 7 zgłoszonych Rosjan. To pierwsza reakcja na dzisiejszą decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który postanowił nie wykluczać automatycznie wszystkich reprezentantów Rosji z igrzysk w Brazylii, pozostawiając decyzję w rękach międzynarodowych federacji poszczególnych dyscyplin. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Historię Polski. Maciej Zakrowski, witam ponownie, a w studiu pan profesor Tadeusz Panecki, historyk wojskowości. Rozmawiamy o operacjach Most 1, 2 i 3. Już te pierwsze dwa krótko żeśmy omówili, czyli o tym systemie łączności między Polską podziemną a władzami Rzeczpospolitej na zachodzie, z włoskiego Brindisi do Polski w nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku przylatuje Dakota. Do Polski przylecieli z Włoch major Bogusław Wolniak, kapitan Kazimierz Bilski, porucznik Leszek Starzyński i emisariusz rządu i naczelnego wodza do władz krajowych Jan Nowak, pseudonim Zych, znany wszystkim później jako Jan Nowak Jeziorański. No i właśnie ta Dakota miała zabrać równie ważnych osób, o których za chwilę, ale no to, na co tak strasznie liczyli Brytyjczycy i co było dumą polskiego wywiadu podziemia, co tu dużo mówić, chodzi o rakietę V2, a dokładnie jej fragmenty plus opracowanie, jakie zostało przez polskich specjalistów w tajnym laboratorium Armii Krajowej, opracowanie tych rakiet przeprowadzone. Brali w tym udział profesorowie Janusz Groszkowski, przypomnijmy, Marceli Struszyński oraz inżynier Antoni Kocjan. No właśnie, Niemcy szykowali, ciągle mówiło się o jakiejś kolejnej Wunderwaffe, V1 już było znane, robiło spustoszenie, natomiast no, rakieta balistyczna V2 rozbudzała emocje niemieckich polityków i strategów. Niektórzy już widzieli nawet okręty podwodne, z którymi można byłoby podpływać pod Nowy Jork i z nich strzelać tymi rakietami. Początkowo prace, też słynne miejsce nad tą rakietą, to Peneminde i Wyspa Uznam, ale tam również to miejsce zostało przez nasz wywiad zidentyfikowane. Dzięki tym informacjom alianci zdecydowali się na nalot. Zniszczona została ta fabryka, jeśli można tak powiedzieć, w Peneminde. No właśnie, i wtedy Niemcy przenieśli się z testami tej rakiety w inne miejsce, które okazało się być z punktu widzenia utrzymywania tych badań w tajemnicy dla nas i dla aliantów korzystne, bo jedna z rakiet, którą
którą odpalili, to właśnie było dziś w okolicach Tarnowa, spadła do jakiejś wody czy bagna, tak? Tak. Nie wybuchła. Tak, tak, ale może jeszcze powiedzmy tutaj naszym słuchaczom, że w rozpracowaniu pierwszego ośrodka badań rakietowych PNM-INDE mamy swój udział wywiad Armii Krajowej, który przekazał sporo informacji dowództwu polskiemu i alianckiemu, a to PNM-INDE zostało zbombardowane i Niemcy zostali zmuszeni do przeniesienia tego poligonu doświadczalnego w bardziej bezpieczne miejsce, bezpieczne, to znaczy poza zasięgiem samolotów alianckich, i to był właśnie rejon między Wisłą i Sanem, rejon Blizny, tam właśnie prowadzono te eksperymenty rakietowe. I każdy eksperyment w postaci wystrzelenia tej rakiety polegał na tym, że no, rozpoczęło się lokalizowanie miejsca upadku tej rakiety. Trzeba powiedzieć, że one nie były, głowice nie były uzbrojone. W głowicach znajdował się piasek, zwykły piasek. Ale rakieta po upadku często eksplodowała, ponieważ eksplodowało paliwo tam się znajdujące, czy resztki tego paliwa. Dowództwu czy wywiadowi Armii Krajowej zależało bardzo na tym, aby elementy czy części tej rakiety zdobyć, a najlepiej, gdyby udało się zdobyć całość. Całą, I po każdym wystrzeleniu takiej rakiety rozpoczynał się swoistego rodzaju dziwny wyścig. Patrole niemieckie ruszały w poszukiwaniu elementów rakiety i patrole Armii Krajowej również, prawda, penetrowały ten teren. I szczęście dopisało 20 maja 1944 roku. Jedna z rakiet nie eksplodowała, w całości praktycznie została odnaleziona przez żołnierzy Armii Krajowej w rejonie wsi Sarnaki. I ona do wody upadła, ale ją zdołano tam wydobyć, przechowywano w stodole potem i rozpoczęło się rozpracowanie, jak już pan wspominał, całej dokumentacji z profesorem Groszkowskim i całym zespołem, prawda, Kucjanem, Antonim i tak dalej, i tak dalej. Przygotowano całą dokumentację, zabezpieczono części. Oczywiście ta rakieta w całości nie poleci potem, bo tylko pewne części, ale całość dokumentacji, jak podają specjaliści, było to około 25 tysięcy części tej rakiety. Wszystko zostało sfotografowane i właśnie przygotowane do przerzucenia do Wielkiej Brytanii. Tym bardziej, że rozpoczynały się już próby bojowego użycia V2 i no, Brytyjczycy chcieli wiedzieć no, i znać szczegóły tej broni. I właśnie dodam jeszcze jedną rzecz, bo to też jest ciekawe, a z drugiej strony pokazuje jednak tą właśnie niemiecką taką nie wiem, no, dokładność, że znajdowanie fragmentów tych testowanych tam rakiet również pomogło lokalizować nie tylko sam ośrodek, ten właśnie w Bliźnie, ale i inne zakłady w Niemczech, bo na częściach tychże rakiet znajdowały się stempelki. Tak, Niemcy są bardzo skrupulatni. Tak, innych fabryk, gdzie podzespoły były produkowane i w ten sposób zidentyfikowano podobno 16 fabryk, tak, w ogóle, w których produkowano, no, powiedzielibyśmy, części czy komponenty do tego. Tak, była to niejako, jakby gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, mapa drogowa niemieckich zakładów, które produkowały na potrzeby V2, i alianci potrafili z tego zrobić znakomity użytek w postaci oczywiście bombardowań tych zakładów. No i właśnie przy okazji operacji Most 3, celem było zabranie tej dokumentacji i tych części rakiety V2 dla Brytyjczyków, bardzo ważnej, ale są historycy, którzy twierdzą, że celem tej operacji było zabranie z Polski Józefa Hieronima Rettingera, o którym będziemy mówić jeszcze później. Również na pokład tego samolotu wszedł Tomasz Arciszewski, wybitny działacz Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiego Państwa Podziemnego, wyznaczony przez władze krajowe na zastępcę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na pokład wszedł również, weszło dwóch oficerów wywiadu Armii Krajowej, którzy byli no, na bieżąco, jeśli chodzi o tę rakietę, Jerzy Chmielewski i Czesław Miciński. Miał lecieć również Antoni Kocjan, właśnie ten, który pracował nad tą rakietą, ale niestety został aresztowany przez gestapo i wkrótce potem zamordowany. On niestety nie poleciał. Może warto też powiedzieć, troszeczkę wybiegając do przodu, ale pan profesor Janusz Groszkowski, który właśnie no, pracował w tym tajnym laboratorium AK i badał niewybuch rakiety V2,
już po wojnie spotkał się na jednym z kongresów naukowych z Wernerem von Braunem, tym słynnym twórcą tego całego projektu. Twórcą projektu. No, często wracamy do tej postaci, przywołując właśnie taką trochę, no jedni powiedzą hipokryzję, inni interesowność Amerykanów, którzy przejęli von Brauna, który no ewidentnie można go było zaliczyć do grona zbrodniarzy, ale z racji jego kompetencji i wiedzy i chęci rozwoju przez Stany Zjednoczone projektów rakietowych, no dosyć szybko Amerykanie uznali go za demokratę, już trochę mówię złośliwie, tak. I pracował nad tym projektem, ale właśnie ciekawe, że pan profesor Gorzkowski się z nim spotkał i kiedy już rozmawiali, to zresztą musiało być bardzo ciekawe spotkanie, to von Braun był no, pod wrażeniem, że polscy uczeni byli w stanie właśnie przeprowadzić taką precyzyjną, w takich warunkach. W takich warunkach właśnie analizę tej jego rakiety. Mhm. No ale powiedzmy jeszcze o samym przerzucie, bo nie wszystko poszło zgodnie z planem. Tak, nie wszystko szło dobrze. Tak, nie wszystko poszło dobrze, ponieważ teren, jak się okazało, był bardzo podmokły, spadły deszcze wcześniej i Dakota załadowana tym właśnie sprzętem plus pasażerowie, kiedy oficer startowy dał sygnał do startu, zakopała się. Koła po prostu ugrzęzły w tym terenie. No i padł rozkaz, aby wyładować wszystkich, wyładować cały sprzęt i próbować raz jeszcze. Kiedy druga próba się nie udała, właściwie zastanawiano się nad zniszczeniem samolotu, nad zniszczeniem tej całej dokumentacji, no i zakończeniem w taki oto sposób całej operacji. Jednak ludzie zaangażowani w tym przedsięwzięciu, to było w sumie 400 osób, łącznie z okolicznymi mieszkańcami, którzy wspomagali całe działanie. Swoją drogą to bardzo ryzykowne. Ja też jak o tych mieszkańcach czytałem, tak, to mówię, taka tajna operacja. Udało się to zachować, tak. Wszyscy po prostu siłami ludzkich rąk wspomogli i za trzecim razem samolot po podłożeniu odpowiednich desek, prawda, i tak dalej, różne tam techniczne sposoby wykorzystano. Samolot wystartował. W sumie on miał być kilkanaście minut na ziemi, a był ponad godzinę, więc to też było niebezpieczeństwo. W pobliżu była jednostka Luftwaffe. Niemcy, przecież ryk silników niósł się, to była noc. Samolot wylądował po północy, a więc wszystko odbywało się w okolicach pierwszej, w pół do drugiej w nocy. Odgłosy pracy silników dawały się słyszeć bardzo daleko, więc ryzyko było ogromne, ale na szczęście operacja udała się. Brytyjczycy otrzymali całą dokumentację i możemy powiedzieć tak, proszę Państwa, że no, Polacy w dużej mierze uratowali Londyn. Bo te rakiety, które zaczęły spadać na Londyn, począwszy chyba od 8 września, pierwsze rakiety V2 spadły na Londyn, Brytyjczycy mieli już opracowane sposoby przeciwdziałania czy zwalczania, no na tyle, że w jakiś sposób mogli się temu przeciwstawić. A więc to, że rozpracowaliśmy Peenemünde, to, że dostarczyliśmy dokumentację V2, ale ja jeszcze jeden taki malutki fragment, może epizod tutaj wspomnę Państwu, mianowicie mamy również swój udział w rozpracowaniu tej pierwszej wersji niemieckiej Vergeltungswaffe, czyli V1. Mianowicie, kiedy wiosną 1944 roku Niemcy instalowali wyrzutnie dla latających bomb na wybrzeżu Francji i południowej Belgii, to nasz wywiad działający we Francji w ramach siatki Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość rozpracował te rozlokowane wyrzutnie. Siatka dowodzona przez kapitana Władysława Ważnego, pseudonim Tygrys, tam działająca we Francji, podała namiary brytyjskiemu dowództwu. 173 wyrzutnie zostały zbombardowane. Mamy też udział w ratowaniu Londynu, również jeśli chodzi o V1, a więc V1, V2, prawda, rozpracowanie Peenemünde, więc możemy tutaj z no jeszcze bardzo wyraźnie dołożymy do tego, nie tylko żeby poprawić sobie nastrój, ale żeby Brytyjczykom przypominać, no oczywiście no, słynna Enigma, sprawa oczywiście. Enigma. Tak. Ja natomiast miałem przyjemność poznać, o czym wcześniej nie wiedziałem, że to będzie tego typu spotkanie, ale kilka lat temu spotkałem w Republice Południowej Afryki, w Cape Town, dwóch braci, pana Andrzeja i Macieja Mieszawskich,
Okazało się, że obaj kończyli słynne w Warszawie gimnazjum Batorego, a ja też jestem Batorakiem, z czego jestem dumny. Obaj byli kawalerami orderu Virtuti Militari. I pan Andrzej Mieszawski był pilotem, który latał z Wielkiej Brytanii w bardzo ważnych misjach samolotami transportowymi. Ja dopiero w rozmowie z nim dowiedziałem się, że on między innymi prowadził, czy nie wiem jak to się mówi, pilotował, tak, samolot, który wiózł komandosów, którzy przeprowadzili słynną operację zniszczenia fabryki ciężkiej wody w Norwegii. W Norwegii, która to przecież ciężka woda mogła przyspieszyć proces budowy bomby atomowej. Była to podstawa. Tak. Także jak dołożymy jeszcze ten epizod, o którym może nie wszyscy wiedzą, to okazuje się, że rzeczywiście ten nasz udział wcale go nie przerysowujemy. Na koniec tej części jeszcze chciałem może dwa słowa, bo akurat też zbliżamy się do kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego. Powiedzieć dwa słowa o jednej z osób, którą przywiozła ta Dakota, czyli właśnie Jan Nowak-Jeziorański, bo to jest ten moment, powiedziałbym, taki dosyć tragiczny z punktu widzenia i losów tego człowieka, jak i tego, co za chwilę się wydarzy, no bo on przyjeżdża właściwie z informacjami, czy z takim przesłaniem, no przestrzega przed wybuchem powstania. Rozmawia i z naczelnym komendantem głównym i dowódcą okręgu warszawskiego, generałem Pełczyńskim, i twierdzi, że wybuch tego powstania jest szalenie niebezpieczny i że sytuacja polityczna i międzynarodowa jest taka, że trzeba się liczyć, że to powstanie nie uzyska pomocy. Tragiczny moment. I to właśnie wtedy Jeziorański przyjeżdża do Polski. Dokładnie. Z taką misją. I trzeba powiedzieć, że z taką misją wyjeżdżał również, niespełnioną misją, Józef Rettinger, o którym będziemy jeszcze mówić. Ale jeśli idzie o rozmowy z dowództwem Armii Krajowej, z władzami politycznymi Polskiego Państwa Podziemnego, Jan Nowak-Jeziorański przedstawiał stanowisko i polskich polityków w Londynie, ale i polskich wojskowych. Ja przypomnę, na przykład generał Anders był zdecydowanym przeciwnikiem wybuchu powstania w Warszawie, mając świadomość konsekwencji, prawda, i skutków, jakie tego typu działanie może przynieść za sobą. Głos Jeziorańskiego nie został wzięty pod uwagę. Chociaż sam Jan Nowak-Jeziorański, miałem okazję z nim też zrobić kilkanaście wywiadów telewizyjnych, on dosyć szybko na miejscu zorientował, że żeby nie wiem jak przekonywał i jak uzasadniał, w sensie, że jest to właśnie bardzo obdarzone wielkim ryzykiem przedsięwzięcie, to dosyć szybko zorientował się, że to jest nie do zatrzymania. Determinacja była, tak, jeśli możemy powiedzieć, ponad 100%. Tego właściwie nie dało się już zatrzymać. To może, jak niektórzy twierdzą, nie chodziło o to, że padł rozkaz, prawda, godzina W. Nawet gdyby ten rozkaz nie padł, prawdopodobnie na żywioł pewne kwestie by się tutaj rozstrzygnęły. No tak, i dodajmy, że oczywiście sam Jeziorański natychmiast założył opaskę na ramię i poszedł do walki. No i zrobił to, co powinien zrobić przyzwoity Polak w tym czasie. Jasne. Bardzo dziękuję. Za chwilę informacja, a po nich wrócimy do opowieści o kolejnych uczestnikach operacji Most 3. Historie Polski. Mamy dużo placów zabaw dla dzieci, to dlaczego dorośli nie mogą mieć swojego placu zabaw? Te sprzęty będą takie duże, znaczy duże takie wszystko, duże stoły, trochę jak Lilliput w krainie Gullivera. Czy dorosły jak stanie, to ręką dostanie do blatu stołu. Będzie taka komoda z przykładami, będą stopnie do zjeżdżalni. I będzie też huśtawka 3-metrowa wielka, naprawdę z dwoma siedziskami. To wszystko właśnie nawiązujące do takich wielkich sprzętów. Także wizualnie też będzie to atrakcyjne. Ten projekt znalazł uznanie w oczach mieszkańców. Dlaczego dorośli nie mogą mieć swojego placu zabaw? Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Dziewiętnasta.
14.40 Sergiusz Piotrkowski. Brytyjczyk Chris Froome po raz trzeci wygrał wyścig kolarski Tour de France. Rafał Majka po raz drugi wygrał klasyfikację górską Wielkiej Pętli, powtarzając swoje osiągnięcie z 2014 roku. Mimo wysiłków strażaków, pożary lasów i zarośli w Kalifornii nadal szaleją w górach na północ od Los Angeles i w środkowej części wybrzeża Pacyfiku. Władze poinformowały, że zagrożonych jest około 2000 domów i rezerwat dzikich zwierząt. Walkę z żywiołem utrudnia m.in. silny wiatr, który przerzuca płonące części roślin na duże odległości. Pilotowany przez Szwajcara Bertranda Picarda samolot o napędzie słonecznym Solar Impulse 2 wystartował z Kairu do ostatniego 17 etapu rozpoczętej przed rokiem podróży dookoła świata. Samolot oczekiwany jest w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi po 48 godzinach lotu. Właśnie stamtąd wystartował do pierwszego etapu 9 marca ubiegłego roku. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Historię Polski. Maciej Zakocki, witam, zapraszam na trzecią część Historii Polski. W studiu pan profesor Tadeusz Panecki, historyk wojskowości. Powiedzieliśmy o tym, jak to Dakota w nocy z 24 na 25 lipca 1944 roku przyleciała, wylądowała. Wysiadło kilka osób, między innymi emisariusz rządu i naczelnego wodza Jan Nowak-Jeziorański, który przyjechał z ostatnimi informacjami w kontekście przygotowań do powstania, które wybuchło za kilka dni. Opowiedzieliśmy o tym, jaką niezwykle cenną paczkę zabrała Dakota z powrotem do Anglii, czyli dokumentację i mnóstwo części rakiety V2, którą zdobył polski wywiad i opracowali polscy naukowcy. No ale pora teraz powiedzieć o tych kilku osobach, bo pięciu pasażerów zabrało się na pokład. Pan już wspomniał bodaj w pierwszej części, że wśród tych osób był między innymi Tomasz Arciszewski, wtedy pseudonim Stanisław, przywódca PPS-u. No, to jeszcze zdążymy może o nim powiedzieć, jak potoczyły się dalej jego losy, ale wśród tych zabranych postaci jest też dr Józef Rettinger, pseudonim Salamander. No i właśnie jestem ciekaw, jakby pan miał, ja nie mówię jednym zdaniem, bo to się nie da, ale powiedzieć w ogóle, kto to w ogóle był, bo z jednej strony można powiedzieć, obywatel świata, tak? Człowiek, który znał się z najważniejszymi postaciami wielkich rodów europejskich, arystokratycznych. Człowiek, który był osobistym asystentem prezydenta Meksyku w pewnym momencie. Agent kilku wywiadów. Agent kilku wywiadów. Nie wiadomo wywiadów. Jakich. No, człowiek o niesłychanych talentach językowych. Członek masonerii podobno. No właśnie, absolwent Sorbony London School of Economics, no więc... A wcześniej kolegium jezuitów w Rzymie. No właśnie. Szykował się do studiowania w takiej papieskiej akademii, z której wychodzili, przyszli watykańscy dyplomaci, ale seminaryjne życie mu nie odpowiadało i przeniósł się na Sorbonę. Tak, niektórzy mówią właśnie agent Watykanu, inni bolszewików, inni Amerykanów, inni masonów. Czy w ogóle wiemy, kim był Józef Rettinger? Tak, więc... Odpowiedź na pytanie, bardzo prosta odpowiedź na pytanie jest niemożliwa. Józef Hieronim Rettinger urodził się w 1888 roku w Krakowie. I kim był? Tu już wymienialiśmy jego ścieżkę edukacyjną, prawda, co studiował, co skończył. Dość powiedzieć, że w wieku 20 lat na Sorbonie uzyskał stopień doktora literatury. Jak mówi, był najmłodszym doktorem w Europie. To mówimy o doktorze nauk oczywiście, nie o doktorze medycyny. Mają 20 lat. Bez wątpienia homo politicus. Człowiek, który oddał się całkowicie polityce i działaniom politycznym. Ale na pytanie, kim był, to może przytoczymy taką, może nie anegdotkę, ale scenkę z życia wziętą. Kiedyś jeden z jego przyjaciół, Rettingera,
a właśnie pytał go, słuchaj, kim ty właściwie jesteś, bo jeden z moich kolegów